Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu. Niuansu, którego w czasach medialnych baniek i intelektualnych polaryzacji potrzebujemy jak powietrza. Nad sukcesem naszego spotkania czuwa Jakub Bodziony, ale bez Państwa by się nam nic nie udało. Prawo do niuansu powstaje dzięki Państwa wsparciu, poprzez Patronite, dzięki darowiznom cyklicznym, wsparciu, za które w tych trudnych czasach dziękujemy ogromnie, liczy się każda złotówka. A dziś, proszę Państwa, dziś gościmy profesora Briana Portershutcha z University of Michigan, autora książki Całkiem zwyczajny kraj, historia Polski, uwaga, uwaga, bez martyrologii. Proszę bardzo. O. Rodak bierze książkę do ręki, ja biorę książkę do ręki i co? I pierwsze pytanie, czy w ogóle historia Polski jest możliwa bez martyrologii, bez rozważań o cierpieniu naszego narodu. I proszę Państwa, autor przekonuje nas nie tylko, że tak, jak najbardziej, ale także, że idźmy dalej, martyrologia przeszkadza nam w trzeźwej ocenie naszej przeszłości, w trzeźwej ocenie naszej teraźniejszości i w ogóle w ocenie naszego miejsca w świecie. Jaki miałby być klucz do tego, żeby ową trzeźwość osiągać? No chyba przede wszystkim polega na osadzeniu naszej przeszłości w kontekście międzynarodowym, międzykulturowym, ale też, to ciekawe, proszę Państwa, w zestawianiu różnych kontekstów polskich. To znaczy, że my porównujemy też różne wydania, jeśli można tak powiedzieć, Polski z choćby pierwszą, drugą i trzecią Rzeczpospolitą, co nas przekonuje i wiedzie do wniosku, jak autor zauważa, że w zasadzie to w ogóle nie powinniśmy mówić o Polsce, ale tu kolejny skandal, że trzeba chyba mówić o Polskach, tak różnych od siebie, jak właśnie Polska Mieszka I i Trzecia Rzeczpospolita, która, jak się okazuje, i tu znów autor próbuje nam trochę w głowach zamieszać, nie jest taka zła, jak nam się zwykle wydaje. My w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy z Marcinem Piątkowskim o sukcesie gospodarczym III RP, którym jest tak duży, że brakuje nam narracji do tego, żeby się z tym tak łatwo uporać. A tutaj profesor Portershutch dorzuca na przykład kolejne argumenty, że kiedy Polak mówi, nie żyjemy w normalnym kraju, to autor dowodzi, że gdyby 85% mieszkańców innych krajów, populacji świata, mogło przenieść się nad Wisłę, to uznałoby, że jakość życia im się poprawiła. No proszę Państwa, czy trzeba więcej, żebyśmy mieli dobry temat do rozmowy? Zapraszam pana profesora. Dzień dobry, dziękuję za miłe wprowadzenie. Dzień dobry panie profesorze, dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. I od razu przechodząc do pytania zasadniczego, jakby pan profesor miał powiedzieć, pierwsza rzecz szkodliwa w tym postrzeganiu przeszłości przez pryzmat martyrologii to? A to jest skłonności do niewidzenia całego świata. Polacy, historycy Polski to często porównują Polskę z innymi krajami europejskimi. I to ma sens, naturalnie. Ale moim zdaniem warto jest od czasu do czasu iść trochę dalej i patrzeć na Polskę na skalę światową. A wtedy widzimy, po pierwsze, widzimy, że to, co wydaje nam się być wyjątkowe, jest raczej niewyjątkowe. Mhm. A często to, co nie uważamy, stanie się widoczne. Każdy kraj jest specjalny. Każdy kraj ma ich odrębne, specjalne cechy. I Polska też. Ale
To rzadko jest to, co Polacy myślają. I szczególnie, jeżeli chodzi o martyrologię, to z tego wniosek z tego jest to, że Polacy cierpią ciągle i zawsze i bez przerwy. I jeżeli historia jest od jednej klęski do drugiej klęski, i jeżeli jest omawiany jako historia cierpienia, historia podległości, jeżeli mamy takie podejście, no to nie widzimy, że w życiu codziennym ogromna większość Polaków wcale tego nie czuć. Oczywiście jest ten wielki wyjątek i to jest druga wojna światowa. A to jest ogromny wyjątek, bo wtedy naprawdę w najgorszym miejscu na świecie, no jeden z tych był właśnie tutaj nad Wisłą. Ale w innych okresach polskiej historii to cierpienie wcale nie było aż tak unikalnie. To nie zaprzeczam, że było, bo było, ale tylko, że nie było unikalnie. Raczej było z powodu wpływów światowych, tendencji światowych, który czuć było wszędzie. No tak, ale to od razu, panie profesorze, pojawia się taki sygnał w głowie. No dobrze, ale to choćby wspomniane, to co przyczyniło się do polskiej martyrologii, oczywiście to nie jest tylko II wojna światowa, ale ona zintensyfikowała te, prawda, wcześniejsze choćby kody kulturowe związane z powstaniami, jasna sprawa. No ale to jednak było wydarzenie w historii Polski o takiej skali, że nie trzeba być Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, żeby uznać, że jest czas przed i jest czas po i że nie jest to zupełnie niezasadne, że tak dużo miejsca zajmuje martyrologia i męczeństwo, dość mieszkać w Warszawie i każdego sierpnia, na początku sierpnia, tak jak dopiero co mieliśmy, prawda, kolejną rocznicę powstania warszawskiego, przypominamy sobie o niej, no i nie da się oprowadzić turysty po Warszawie, nie mówiąc o powstaniu warszawskim, choćbyśmy nie wiem ile stuleci wcześniej chcieli wydobyć, prawda? No jasno. Ale trzeba pamiętać, że są dwie odrębne rzeczy. Po pierwsze jest przeszłość, a po drugie jest historia. A to nie są jednoznaczne. Przeszłość jest bardzo nuansowana, jak ten podcast mówi. To jest bardzo skomplikowane i najważniejsze, różnorodne. Że historia ciągnie z tej przeszłości narrację, jedną narrację. I każda narracja, obojętnie która, każda narracja wyklucza różne rzeczy i różne doświadczenie. Nawet jeżeli myślimy o tych najtrudniejszych czasach, to warto pamiętać, że nie każda osoba z tego kraju doświadczyli te wydarzenie w tym samym sposób, do tego samego stopni, że na przykład historię PRL-u. No, możemy to omawiać jako historia okupacji, jako historię opresji. A to jest prawda. To nie trzeba kłamiać, aby taka narracja stworzyć, bo to wszystko było prawda. Ale to bardzo ciekawa rzecz, że jak było sondaży w latach 90., spytając ludzi w Polsce, czy chciałby pani wrócić do PRL-u, czy przetrwać w III Rzeczypospolitej? Nie wiem, czy to pytanie jest jeszcze zdawane. Wiem, że aż do 10 lat temu wciąż było przez SEBOS. I zawsze odpowiedzi są różne. I mniej więcej 40% coś takiego powiedzieli, no chciałbym wrócić do PRL-u. I inni 40% mówili, że nie. I skąd? Przecież jest wiele lepsze. A resztę nie wiedzieli, co powiedzieć. Nie powiem, że jedna odpowiedź jest prawda, a druga odpowiedź jest zła. Jako historyk to nie jest moja sprawa do odpowiadania. Tylko ja zauważam, że Polacy nie są jednomyślni na ten temat.
To znaczy, że doświadczenie PRL-u były różne. Szczególnie to trzeba, to warto zauważyć, bo wiemy, kto pisze historię. Na ogół to są ludzie z inteligencji. I rozumiała, przez definicję prawie. Ale to jest garstka społeczeństwa. I dla inteligencji PRL-u był koszmar. Koszmarem, tak? Bo jeżeli ktoś chciał pisać, czy malować, czy robić jakiekolwiek kulturę, jeżeli ktoś lubi debatę publiczną, no to PRL, to strasznie, to, bo takie rzeczy były niemożliwe, czy no, bardzo trudne. Ale jeżeli ktoś jest, jeżeli ktoś pracuje w wielkim biurze, czy w fabryce, czy jest naprawdę duża różnica, jeżeli szef jest mianowany przez państwo, czy szef jest mianowany przez międzynarodową korporację? Ten szef jest szefem i tak. I ten człowiek, który pracuje tam w fabryce czy w biurze, i tak jest, nie ma niepodległości, nie ma wolności, bo jak jest u pracy, to trzeba robić to, co szef powie. Ale chyba są różne rodzaje konformizmu jednak, tutaj mi się wydaje, że to może być, jest stosunek podległości pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, ale pole manewru też się liczy, zakres pewnej możliwości decydowania tak. O tym, co się robi. Ja tylko, komentarze mamy, panie profesorze. Pierwszy komentarz, jest konieczna historia bez martyrologii. Inny komentarz, to możliwe, ale popytu brak. Od razu dodam, być może... Na szczęście książkę dosyć dobrze sprzeda, więc może popyt no, jest. To jest odpowiedź na pytanie o popyt, czyli popyt jest, ale książkę można przeczytać i zostać przy swoim. Niestety wiemy to, jako autorzy różnych książek, ale panie profesorze, pokusa martyrologii, sam pan to między wierszami potrafi wskazać, jest ogromna, ponieważ sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. A w każdym razie myślimy o sobie, że jesteśmy jedyni, swoiści, wyjątkowi w tym cierpieniu, które, jak się mówi, czasami uszlachetnia i tak dalej, i tak dalej. No i jakże się pozbywać poczucia wyjątkowości na rzecz bycia banalnym, normalnym, konsumentem, nie wiem jeszcze czym. Oczywiście, że każdy lubi być wyjątkowy, a czasami trzeba przypomnieć sobie, że nie jesteśmy wyjątkowi. Ja jako osobę nie jestem, a jako Amerykanin, my mocno wierzymy, że jesteśmy unikalni, że nasz kraj jest najlepszą demokracją i że mamy ta tradycja liberalna, a ta tradycja demokratyczna, która jest najlepszym na całym świecie i że zawsze zwyciężymy. Ja zawsze uczyłem się w szkole, że nigdy nie przegraliśmy wojnę. Co jest bardzo dziwne, bo przegraliśmy kilka. Chyba to nie do końca prawda. No to nawet nie od początku prawda. To jest zwykłe pomyłkę, powiedzmy. Ale ja byłem pewien i dopiero jako dorosły dowiedziałem się, że była wojna z Anglią w 1812 wieku. W XII wieku i przegraliśmy mocno. I oczywiście wojna w Wietnamie to i różne są. Więc to każdy chce myśleć o sobie jako wyjątek. I jeżeli myślę o Stanach Zjednoczonych, fakt, że myśleliśmy, że nasza demokracja jest taka mocna i że nasz kraj jest tak wspaniała wolna, to byliśmy całkowicie nieprzygotowani na wydarzeniach ostatnich czterech latach, kiedy od razu widzi się, że jest ogromne poparcie dla autorytaryzmu w Stanach Zjednoczonych. I że może lepiej chuchać na zimne, tak? Czyli no. Że może lepiej nie porzucać czarnych wizji świata, czy tego, nie miotać się między martyrologią a czarnowictwem, prawda? Bo to może nas chroni przed czymś gorszym. Trochę miałem wrażenie, że pan o tym pisze w przypadku III Rzeczpospolitej, że kiedy czyta się w książce
Całkiem zwyczajny kraj jest bardzo ciekawy fragment poświęcony III Rzeczpospolitej i wywód, jeśli dobrze go rekonstruuję, brzmi tak. Od 89 roku alarm, alarm, demokracja się wali, sypie, stan Tymiński z czarną teczką, Andrzej Leper, widmo populizmu i hitleryzmu, a pan pisze spokojnie, spokojnie, nie było tak źle, przynajmniej przez 25 lat. Więc ale może ten alarmizm nas był jak szczepionka przed wirusem. Ja muszę przyznać, że ta książka jest napisana na zasadzie angielskojęzycznej książki z podobnym tytułem, o wiele krótszy szczególnie ma inny ostatni rozdział. Bo ta książka po angielsku była napisana w 2014 roku. No właśnie, nic nie ma o rządach PiSu, a tu jest bardzo ciekawy fragment, polecam panu. Tak, bo właśnie i pisałem ostatni rozdział tej pierwszej wersji książki, był bardzo optymistyczny, bardzo. Bo mówiłem, że wszystkie te groźby z lat 90. wtedy, kiedy ludzie na Zachodzie mówili ciągle, że Polacy są nieprzygotowani na demokrację, bo mają tę długą tradycję komunizmu i ta demokracja będzie bardzo niestabilna. I okazało się, że wręcz przeciwnie. Jak była cała sprawa z Tymińskim przeciw Wałęsą w wyborach prezydenckich, trzeba pamiętać, że 72% ludzi głosowali na Wałęsę. I oczywiście nie miał nigdy tyle poparcia. I od razu w sondażach jego poparcie spadł. I rozumiały, bo nie miał. Ale ogromna większość Polaków wtedy byli za demokracją, za taki, powiedzmy, europejski system polityczny. I Wałęsa w tym przypadku to reprezentował. To było osiągnięcie i nie wstyd. Że był taki kandydat i nawet przeciwnicy tego kandydata głosowali za niego, aby ubezpieczyć systemu. Od tego momentu ja byłem bardzo optymistyczny. To się skończyło w 2015 roku chyba. No właśnie, to był rok przez wydanie tej książki i jak dostałem ofertę pisać polską edycję, ja musiałem całkowicie zmienić ten rozdział i do tego nawet wcześniejsze akapity do pewnego stopnia. Czyli historia Polski z martyrologią powinno być tytuł? No nie aż tak, nie aż tak, bo właśnie chciałem podkreślić nawet bardziej groźby martyrologii niż przedtem, bo czym jest groźba? Fakt, że jest zmylone troszeczkę, że jest przesadzona wcześniej, każda historia jest taka i każdy podręcznik historyczny, książka, który ma zamiar opisać całą historię, to oczywiście, że będzie częściowo i że będą przesady. Oczywiście. Ale groźba w martyrologii jest to, że jeżeli jest prawda, że Polskę żyje pod groźbą wrogiego świata, jeżeli to jest prawda, to znaczy, że nie stać nam na demokrację. Demokracji to jest dla wygodnych, bezpiecznych krajów, prawda? Że można skłócić się, można mieć różnorodność, może mieć różne punkty widzenia, a póki nie mamy wojny. Ale jak jest wojna, no to trzeba być razem i silny. I właśnie zawsze pamiętam, że dokładnie tak pisał Roman Dmowski 100 lat temu. Na początku XX wieku. On powiedział, że jesteśmy w wojnie. No oczywiście dla niego to był wojnie z Żydami. I ta wojna jest ciągła, jak tylko są Żydzi w naszym kraju. I według niego
biorąc to pod uwagę, musimy być silni i razem. Właśnie dlatego współpracował z Rosją, bo myślał, że Słowianie muszą być, oczywiście widział Rosję też jako wróg, ale bezpieczny wróg, bo tak słaby i głupi nie szanował Rosji, ale bał Żydów. Więc powiedział, że musimy być tak jak armia. Dosłownie to powiedział. Mhm. Musimy być jak wojsko. I w wojsku nikt nie pyta, nikt nie zastanawia się, czy wódz ma rację, tylko jest posłuszny. Tak, panie profesorze, jeżeli można wejść w słowo, bardzo ciekawą kontynuację właśnie w tym, jakie metamorfozy polskiej martyrologii dokonują się na naszych oczach, pokazuje pan na przykładzie, no, który jest nam bliski. Jesteśmy w Warszawie, jest sierpień i przywołuje pan sprawę Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja pozwolę sobie przeczytać, bo to strasznie ciekawe, co pan tu napisał. Mianowicie, właśnie dlatego, kiedy Lech Kaczyński piastował urząd prezydenta Warszawy w latach 2002-2005, wiele wysiłku włożył w budowę Muzeum Powstania Warszawskiego i tak wiele pieniędzy przeznaczył w 2004 roku na spektakularne uroczystości. Tragedia sprzed 6 dekad miała stać się kamieniem węgielnym polityki historycznej PiS, bo dostarczała mnóstwa opowieści o walce dobra ze złem i o męczeństwie narodu. I tu najciekawsze zdanie dla mnie. Najbardziej liczyło się, że decyzja o wybuchu powstania nie spełniała trywialnych wymogów liberalnej racjonalności. Szanse na sukces były niewielkie, a motywację stanowiła tradycja narodowa połączona z patriotycznym ferworem, a nie merytokratyczny bilans możliwych zysków i strat. Panie profesorze, to brzmi niesłychanie aktualnie, ponieważ to jest klucz do zrozumienia, wydaje mi się, wielu dzisiejszych decyzji, kiedy taki racjonalny bilans zysków, strat, no teraz na przykład w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, w ogóle nie jest brany pod uwagę. Bardzo, wydaje mi się, dla nas ważne spostrzeżenie. Tak, bo polityka momentu, ta racjonalne liczenie strat i możliwości, to jest właśnie sposób myślenia liberału. To jest sposób myślenia kogoś, który nie myśli o wartościach głębokich, narodowych. I takie opinie są często w prasach nacjonalistycznych. Po całym świecie. To nie jest unikalnie polski. To jest wszędzie, u nas też, w Stanach, że to jest powierzchownie myśleć o racjonalności, bo trzeba czuć. I jeżeli ktoś ma poczucie honoru i poczucie tożsamości z narodem, to wtedy wszystko będzie dobrze. Nawet jeżeli jest tymczasowa klęska. I jeżeli porównamy to, co się stało w Czechach, w Pradze i w Warszawie, to jest ogromna różnica. I Polacy nie mają na ogół, z mojego doświadczenia, szacunek do Czechów. Z tego powodu, że oni uratowali ich stolicę, bo nie pokazali upór, nie pokazali ich poczucie narodowe. I dobrze, mają ładne stolice, ale Warszawa to jest znak honoru. Więc to jest całkowicie inny sposób, to są inne sposoby myślenia. I pan w książce daje do zrozumienia, że w gruncie rzeczy w Polsce teraz najważniejszy podział polityczny, po pierwsze, bierze się z przeszłości, którą pan analizuje w tej książce. Tak jakby dwa nurty cały czas były ważniejsze od jakichkolwiek importowanych podziałów. Pan odrzuca podział na lewicę i prawicę. To się wydaje jak przynoszenie sztucznych, jakby z zewnątrz branie pewnych matryc pojęciowych, ponieważ w Polsce ważniejszy jest podział na, jak pan to nazywa, wspólnotowców,
No i bo ja wiem i resztę chyba takich merytokratów, racjonalistów, liberałów. Nie każdy z nich będzie liberałem pewnie w takim sensie potocznym, ale w każdym razie jest podział, który pan uważa, jeśli dobrze rozumiem, za najgłębszy, mocno osadzony w historii na tych wspólnotowców, którzy gotowi są na szaleńcze gesty, na odejście od racjonalności, czyli takiego analizy zysk, strata, czy plany długofalowe, że to jest podział, który jest znacznie ważniejszy dla polskiej polityki, jeśli dobrze rozumiem, niż lewica, prawica, no nie wiem, co tam jeszcze by nam przyszło do głowy. Myślę, że to jest ważniejsze z tego powodu, że to nie jest podział polityczny, bo może to dla nas dziwne, ale większość ludzi nie myślą cały czas o polityce. Dziwne. Dziwne. Nie żyją tym. Właśnie. Mm-hmm. Żyją to, co się dzieje w ich świecie codziennym. Ale ten podział tam istnieje i jak najbardziej istnieje. I to też nie jest polski, bo ja to czuję nawet w własnej rodzinie. Fakt, że ja zostałem profesorem, to nie jest aż do końca wielkie marzenie moich rodziców. Są powiedzmy klasy robotniczej. Bo ja oderwałem się od miejsca urodzenia, oderwałem się od rodziny, mieszkam bardzo daleko, nie jestem blisko rodziny. I że faktem, że ja rozmawiam teraz z panem i że jestem w Polsce i że pisałem książkę po polsku, wszystko to mało znaczy, bo nie jestem już członkiem tej wspólnoty lokalnej, w którym urodziłem. Jestem kosmopolitą. Mm-hmm. To jest najgorsza rzecz. I to czuję, to czuję, że to w rodzinie. I fakt, że ja mam inne zwyczaje osobiste niż rodzina. To też jest sprawa wielkich sporów. I myślę, że bardzo, bardzo podobne rzeczy się stają teraz w Polsce. Ja to widzę wśród kolegów i przyjaciół polskich, że rodziny są podzielone. I że zasady tego to nie jest polityka, ale mają skutki polityczne. Ale to jest taki psychologicznie, że ci, którzy najbardziej szanuje to, co jest dla mnie użyteczne, to, co jest, jaki jest racjonalny wybór dla mnie i dla moich najbliższych, najmniejsza rodzina, rodzice i dzieci, to, co jest dla nas najlepszy, to jest najlepszy kurs. Myślę, że tak zwani wspólnotowcy, myślą inaczej. Oni myślą, że to, co jest najważniejsze dla wspólnoty, to trzeba brać pod uwagę. Więc dlaczego to jest powód ogromnych nieporozumień, bo to są inne kultury, inne światy. Ja mam czasami wrażenie, że nawet ta wspólnotowość jest podzielona przez to kryterium racjonalności, że ten obraz jest jeszcze troszkę bardziej zniuansowany, ponieważ wyobrażam sobie, że można dokonywać właśnie dla podtrzymania wspólnoty racjonalnej kalkulacji zysków i strat i powiedzieć właśnie, że nie wybieramy drogi, tutaj pewnie mamy w pamięci Marię Janion, która opisywała te przejawy polskiego szaleństwa, prawda? Nie po to, żeby komuś tutaj przykrość robić, mówiąc o szaleństwie, tylko o tym, że właśnie jesteśmy poza taką racjonalną, próbą racjonalnej oceny rzeczywistości, ponieważ idziemy za impulsami, idziemy za honorem, idziemy za różnego rodzaju zestawem abstrakcyjnych pojęć i tu ogromna wartość książki pana, które tak naprawdę są, te impulsy idą pewnymi torami, które zostały przygotowane w przeszłości. One mogłyby pójść zupełnie innymi, prawda? Można by było te różnego rodzaju impulsy wspólnotowe zagospodarować inaczej, ale one pójdą tropem martyrologicznym, bo ta ścieżka jest najlepiej wydeptana, prawda? Chyba.
Ale ja chciałbym jeszcze raz powtórzyć ta różnicę między przeszłością i historią. To, ta ścieżka istnieje nie z powodu tego, że to jest jedyna polska ścieżka. To jest jedyna polska historia. A jeżeli patrzymy uważnie na historię Polski, to widzimy, że są różne pomysły zawsze, od zawsze były i są i będą. I ci, którzy przegrają, przegrani nie mają historii, prawda? Że, i w tym przypadku chodzi o to, że wizje martyrologiczne to jest wygrana narracji polskiej historii. I to jest bardzo ciekawe, że to była jedna rzecz, której Kościół katolicki i rząd PRL-u całkowicie się zgadzamy na to, że wizja historii była bardzo podobna. Oczywiście rola Kościoła w tym, rola klasy robotniczej w tym, to były inne, ale fakt, że narracja jest narracja cierpienia, to zgoda była. Polska Chrystusem Narodów. To się bardzo dobrze komponowało jedno z drugim. Mamy pytanie, tutaj przepraszam, ale już od dłuższego czasu wisi nam pytanie. Pan Grzegorz Paciorek pyta, jaki sens jest porównywać Polskę z resztą świata? Gdybyśmy byli gdzieś na miejscu Portugalii, to moglibyśmy się nie przejmować teoretycznością własnego państwa. Niestety, od 300 lat nasz sąsiad udowadnia nam, że w tej części Europy nie ma miejsca na państwa z dykty i patyków, szczególnie w wymiarze siłowym. Oczywiście, że martyrologia to głupota, ale nie należy się dziwić, skoro od 17, tu jest, no niech będzie 17, do 1989 roku nasza historia to non-stop łomot. No, chyba bym przesunął w 18, bo jeszcze tam Wiedeń był gdzieś w 1683, ale no, idziemy dalej. Panie profesorze, to jaki sens jest porównywać Polskę z resztą świata, skoro to, jak tutaj osoba pytająca, pan Grzegorz Paciorek, sugeruje, że to się może źle skończyć, lepiej tutaj... No, rozumiem to punkt widzenia, całkowicie rozumiem, ale to jest punkt widzenia, to jest to, co widzi się z punktu widzenia narodu. I trzeba pamiętać, że naród to jest kategoria polityczna. To nie jest kategoria, która sam istnieje w świecie. To jest kategoria stworzona przez ludzi. Nie jest wszechobecna i nie jest zawsze i wszędzie najważniejsze. Już usłyszy pan o postmodernizmie od naszej prawicy. Już pan usłyszy, panie profesorze, że no, pan tutaj uprawia theory, prawda? Niech będzie, bo taka jest prawda w tym przypadku. Więc to cały nie jestem postmodernistyczną, bo nie powiem, że to jest mój punkt widzenia. To jest ja, z historii to jasno widać, jak koncepcje narodu Polski były stworzone i zbudowane i propagowane w świecie. Jak to było, że 200 lat temu ogromna większość ludzi na tej ziemi nie myśleli, że ja jestem Polakiem. Nie, jestem chrześcijaninem, może, albo jestem Żydem, albo jestem z tej wsi, nie z tamtej, jestem chłopem, czy jestem szlachtą. Wszystkie te kategorie były obecne, że ja, chłop, razem z tą szlachcicem na dworze, że my jesteśmy razem, ale ten biedny chłop na sąsiednim wsi, który mówi po ukraińsku, to jest inny. Taki podział, jeżeli zastanawiasz się nad tym, to jest dziwne, nie? A dlaczego ma być? No, jest, bo była skuteczna propaganda na ten temat w XIX wieku. I to bardzo łatwo można pokazać w dokumentach historycznych. To nawet nie jest, moim zdaniem to nawet nie jest sporne, że to jest twór historyczny, nie stwór naturalny. Panie profesorze, no owszem, ale już ja widzę tutaj krytyków, ale mamy pytanie następne od słuchacza, widza. Czy istnieje szansa, że traumatyczne wydarzenia II wojny światowej przestaną budzić w Polsce większe emocje i będziemy na nie patrzeć jak na szwedzki potop czy tatarskie najazdy?
Mam na myśli jednak perspektywę najbliższych dekad, a nie wieków. Czyli nie chodzi o to, że w stosunku do potopu szwedzkiego to mielibyśmy, no tak, prawda, 400 lat, czyli że w okolicach 2344 będziemy już do powstania warszawskiego podchodzić zupełnie bez emocji. No, nie ja jestem pewien, że tak będzie, bo zawsze tak jest. Nie da się przetrwać tej legendy i tej pamięci, bo jest pamięć, historyczna. Pamięć, moja własna pamięć, jest to, co ja pamiętam, ja doświadczyłem. To jest emocjonalnie, to jest we mnie. Jeżeli ktoś nie słyszy o powstaniu, jeżeli ktoś nie słyszy o II wojnie światowej, to nie jest pamiętany. To musi być uczone w szkole. No. I to na pewno to będzie uczone, tym nawet jeżeli minister Czarnek, jeżeli go nie ma w przyszłości, to i tak będzie będą lekcje na ten temat. Oczywiście i dobrze. Ale jeżeli studenci, uczniowie dzisiaj, czy jak często myślą o II wojnie światowej? Nawet ja spytam słuchaczom, jak często w waszym życiu myślicie o II wojnie światowej? No, od czasu do czasu, tak? Prawda? No, a wie pan co, to ja muszę powiedzieć, że no, od czasu do czasu, ale to nie jest tylko kwestia uczenia. Są badania na temat tego, że traumę się dziedziczy, prawda? I możliwe jest, to też tego nie, to możliwe jest, żeby młodym ludziom wojna się śniła na przykład. O, jest, prawda? Ale tylko jeżeli są uczone. Gdyby na przykład niemowląt był wprowadzony z Polski i nigdy nie słyszał o tym, że jest Polakiem, to na pewno te pamięci nie dzieci. To oczywiście jest możliwe, że jeżeli matka nie ma dosyć to jedzenie w czasie ciąży, no to następne pokolenie na to cierpią. To jest oczywiste. Też jest oczywiste, że jeżeli jedno pokolenie doświadczują okrucieństwa, może być, że ta okrucieństwa jest powtórzone w czasie, no, kolejnych lat w życiu i to ma konsekwencje. No właśnie, i to może sięgać, może to sięgać dziadków, prawda? To nie jest wykluczone. Może nawet dziadków, ale ja wiem, że ja nie jestem ten sam ojciec, co mój ojciec był. Wszyscy wiemy, że w każdym kolejnym pokoleniu te wpływy zmieniają się, bo kontekst jest inny. I chociaż dużo zbierzemy z rodziców, to dużo zbierzemy z innych źródeł też. Mm-hmm. Więc to, co zawsze zdarza się, jest to, że w następnych pokoleniach te bezpośrednie wpływy są coraz mniejsze, prawda? Mamy pytanie właśnie dokładnie na ten temat. Może się od niego odbijemy. Kult żołnierzy wyklętych. Pytanie, można kreować ciągle nowe dyskursy z przeszłości, nawet jeśli minął szmat czasu, bo to są po prostu wygodne metafory dla polityków. Młodzi okazali się zafascynowani nacjonalizmem i widać to po marszach niepodległości. Tu dodam, nawet jeśli ci młodzi już ich dzielą dwa pokolenia od wydarzeń, do których oni się odwołują. Tak. A ta przerwa jest bardzo ciekawa, nie? To jest dowód na to, że ta pamięć jest pamięć kulturowa i pamięć, która istnieje społecznie i politycznie, a nie osobiście. I to jest ważne, bo wiemy, że chociaż Marsz Niepodległości jest ogromne wydarzenie, że takie podejście do historii to reprezentuje jakiś odłamek młodzieży dzisiejszej. No to powiedz mi, niech będzie nawet, nie wiem, 20% niech będzie.
Ja gorąco, gorąco polecam odsłuchanie naszej rozmowy z profesorem Kornatem na temat biografii Becka, którą mieliśmy tutaj, bo ja bym tak swobodnie podchodził. Wydaje mi się, że to jest przykład biografii Becka i nasza rozmowa pokazuje, że pewien rodzaj uprawiania historii, tak jak pan mówi, wspólnotowy, on się ma bardzo dobrze. On przynosi dzieła, które ja sądzę, mogę się z nimi nie zgadzać, ale nie można ich pominąć, tak jak ta biografia Becka, w wymowie jest mi obca, ale w treści bardzo ciekawa i uważam, że nie można zupełnie zlekceważyć. I wydaje mi się, że po prostu te narracje się... jest tu rodzaj podawania pałeczki dalej i on idzie, niektórzy historycy... Nie wiem, czy spełniają zapotrzebowania polityków, ale w tej samej tonacji potrafią pisać książki. Tak jest. Ale ja chciałbym wrócić uwagę na to, że ogromna ilość młodzieży dzisiejszej popierają strajk kobiet. Mhm. To jest cała inna wizja świata niż marsz niepodległości. Więc to nie jest tak, że młodzieży polscy mają takie podejście. Mają różne, jest, tak? No, są różne i to jest banalne, prawda? Ale jest warto ciągle o tym pamiętać. I to wróci nam do poprzednim tematem, do poprzedniego tematu. Ja myślę, że największy problem jest to, że ciągle myślimy o historiach narodowych i nie o historiach ludzi. Narody nie cierpiają, ludzi cierpią. Narody nie są skuteczne czy udane, ludzie są. To nigdy nie jest tak, że ludzie, którzy są członkami danego narodu, cierpią z powodu tego, że historia narodu jest taki i nie taki. I to widać w historii polskiej jak najjaskrawiej. Chociaż ja chcę powiedzieć, że tak jak pan o tym mówi, to myślę sobie, że stereotypy na temat Polaków, prawda, na świecie, albo stereotypy Polaków o Polakach, mogą być takie, że będą się źle czuć sami ze sobą. I stąd... To jest bardzo ciekawe, że... PiS nazywa to ojkofobią. No, były badania na temat samostereotyp Polaków. Jeszcze raz CBOS to prowadził przez... Chyba ciągle to ma co pewien lat. I stereotyp dzisiejszy jest całkiem inny niż stereotyp w latach 70. Całkowicie inny. Wtedy typowy Polak był leniwy, ale bardzo dobrze się załatwił różne sprawy. Taki był stereotypowy Polak. Zaradny. Teraz w sondażach typowy Polak jest bardzo pracowity. Nawet nadmiar. I to jest akurat prawda, że populacje dużo pracują, więcej niż innych Europejczyków. I tym bardziej, jeżeli chodzi o stereotypy w innych krajach, fajnie jest patrzeć, co to jest typowy Polak w Rosji, w Francji i w Stanach. W Rosji typowy, stereotypowy Polak to jest arogancki szlachcic. W Francji stereotypowy Polak jest szlachetny, ale beznadziejny, romantyczny powstaniec. No. Ze skłonnością do alkoholu, bo tam jest I w Stanach typowy Polak to jest robotnik bez wykształcenia, który jest bardzo, bardzo pracowity i można go ufać, ale może nie jest aż tak sprytny. No i polityczny, prawda? Czy całkowicie inne stereotypy. A co to znaczy? To każdy jest nieprawdy, ale każdy jest zrozumiały, bo w tych trzech krajach doświadczenie, spotkanie z Polakami były inne. W innych czasach, z innymi ludźmi.
I dokładnie to samo się dzieje tu w Polsce, że dzisiaj jest, tu w Polsce jest jeden samo stereotyp dzisiaj, był inny w przeszłości. I będzie inny w przyszłości też. To wygląda na po prostu tak, jakbyśmy tę walkę kulturową prowadzili w ramach stereotypów, czyli wojna stereotypów ze stereotypami. Panie profesorze, my musimy zmierzać do końca, ale mam jeszcze jedno ważne pytanie, nie mogę go nie zadać, bo wśród rzeczy, które są zupełnie takie, jest ich bardzo dużo, zaskakujących w książce, pan napisał, że po 1989 roku, czyli w III Rzeczpospolitej, w zasadzie od lat 90. rola Kościoła katolickiego słabnie. No, jeśli chodzi o przełamywanie stereotypów, to jest to jeden z takich popularnych, bo jednym z takich właśnie popularnych wyobrażeń jest to, że no, Kościół katolicki w III Rzeczpospolitej jest potężną instytucją, silną, wpływową i tak dalej. Pan dowodzi, że jest inaczej. Tak. No, nie zaprzeczam, że instytucja jest bardzo mocna, szczególnie teraz. Ale fakt, że instytucja ma moc polityczną, i jest wszechobecne w polityce i że ma poparcie rządu, to nie znaczy, że instytucja jest mocna. Wręcz przeciwnie. W latach 80. Ja pamiętam, że mieszkałem 2 lata tu w Warszawie i nie spotkałem jak katolika. Mhm. Ani raz. Nawet jeżeli niewierzący mówili, że byli katolikami. Bo trzeba było wtedy, taka była kultura, taka była czas, takie były czasy. I każdy kościół w każdym niedzielę był pełny. Teraz, no, można siedzieć. Wtedy trzeba było, jeżeli nie zdarzy się czasu, to trzeba było stać, aby uczestniczyć w msze. Teraz można siedzieć łatwo. Więc to jest ogromna różnica i to widać w statystykach, to widać w różnych sondażach, że każdy rok coraz mniej ludzi chodzą do kościoła i coraz więcej ludzi mówią, że są katolikami. Jeżeli pytanie jest, czy pan jest katolikiem, czy nie katolikiem? No, jeżeli ktoś jest chrzczony, to będzie powiedział, że jest katolikiem. Tak? Ale czy idzie do kościoła, czy wierzy w to, co kościół nauczy, coraz mniej ludzi. Więc ja właśnie myślę, że fakt, że kościół tak mocno starają się być politycznie popierany, to jest właśnie znak słabości, nie jest mocny. Panie profesorze, ogromnie dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Wątków jest co niemiara. Od razu uprzedzam, żeśmy zaledwie wierzchołek góry lodowej w książce Całkiem zwyczajny kraj. To od razu naszym tutaj widzom i słuchaczom uzupełnijmy. Historia Polski bez martyrologii, ale z nowym zakończeniem i z wątkami aktualnymi, które trzeba to sobie powiedzieć, są bardzo ciekawe, bo pan profesor, oglądając nas od wewnątrz i z zewnątrz, no ma wyjątkową perspektywę. Dziękujemy za rozmowę. Ja dziękuję. Proszę Państwa, no my oczywiście jeszcze moglibyśmy długo, ale niestety nasz program dobiega końca. Prawo do niuansu dzisiejsze jest czwartkową odmianą wideo podcastu. Każdy odcinek naszych rozmów mogą Państwo wysłuchać w ulubionym serwisie streamingowym, choćby na Spotify i innych. Już jutro redaktor Jakub Bodziony będzie rozmawiać o polityce zagranicznej, a my, proszę Państwa, no widzimy się za tydzień po prostu i dziękując Państwu za wsparcie, dziękując Państwu za komentarze, zapraszam do następnego Prawa do Niuansu. Dziękuję bardzo.